ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na program o przeróbkach, czyli jak wykorzystać odpady ubraniowe, ubrania, których już nie używamy, albo ubrania, które w ogóle już nie nadają się do użytku w normalny sposób i możemy z nich zrobić coś superowego, jakieś kreatywne projekty i cały ten program to w zasadzie będzie taka ekowskazówka, także już teraz zapraszam Was serdecznie do oglądania. Moi drodzy, zaraz przejdę już do tych rzeczy, które poprzerabiałam i pokażę Wam. Tymczasem jeszcze chcę Was zachęcić do zasubskrybowania kanału. Będą naprawdę, wydaje mi się, ciekawe filmy, są ciekawe tematy. Mam nadzieję, że się Wam spodobają, także zasubskrybujcie i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby dostawać o tych nowościach wiadomości. Również zachęcam Was do polubienia filmiku i do zajrzenia na mój Instagram, bo tam wstawiam regularnie jakieś rzeczy. No i w ogóle jestem bardzo teraz taka, wiecie, zajarana, bo dużo się dzieje, jest dużo projektów i w studiu muzycznym. Tutaj z Wiktorem robimy właśnie fajne nowe projekty, także możecie zajrzeć też na jego Instagram, Wiktor Ananas. No i produkcja muzyczna też tutaj się odbywa cały czas. Także muszelki, którą jedną z nich mam dzisiaj na sobie, też rozwijam, staram się coś z tym robić. Także jest cały czas coś się dzieje. Oczywiście teatr i praca, także cały czas jestem w ruchu. Także możecie sobie wyobrazić, że ciężko mi się wyrobić, a tym bardziej dzisiaj jeszcze niedziela jest i próbuję zdążyć na czas, ale myślę, że ten filmik będzie opóźniony, za co Was już z góry przepraszam, że on nie zdąży go wstawić na zwykłą godzinę. Po prostu też miałam dużo, tak jak mówię, bardzo, bardzo dużo zajęć. No i też musiałam zacząć studia podyplomowe, zupełnie co było nieplanowane, także z góry przepraszam, ale też zachęcam, bo myślę, że będzie superowo. No i zaczynamy. Jeszcze przypomnę Wam, że w ogóle ja robię dużo takich rzeczy, przeróbek, eco DIY, macie filmiki na specjalnej playliście na moim kanale, właśnie z eco DIY. Między innymi tą pufę, na której siedzę, dla tych, co jeszcze nie widzieli, zrobiłam samodzielnie od zera, z opony, z materiałów i wszystko w jednym z filmików jest pokazane, jak to robię od początku do końca. Jest świetna, jest ze schowkiem. No i bardzo, bardzo się przydaje, nie mówiąc o tym, że jest świetna do siedzenia, do kręcenia vlogów, perfekcyjna. A zamiast kupować, to ją zrobiłam z resztek tego, co miałam w domu. Kochani, i tą drugą pufę, która tutaj jest widoczna do wyeksponowania tych bucików, też wykonałam sama. Ona również posiada tam schowek, gdzie zresztą moja nowa lampa studyjna się znajduje. No, bo też właśnie, jak widzicie, musiałam już przejść do studia, bo na razie pogoda jeszcze jest bardzo brzydka i jest bardzo zimno. I też właściwie nie ma oświetlenia dobrego na zewnątrz, więc musiałam zacząć używać mojej nowej, wspaniałej lampy. No i w ogóle nowe ustawienia i jestem ciekawa, co sądzicie o tym właśnie, o tej zmianie technicznej, że tak powiem. Piszcie koniecznie. No, a tymczasem przechodzimy do przeróbek. Kochani, zacznę od prostych rzeczy, takich, które możecie zrobić nawet nie mając maszyny, nawet ręcznie uszyć, jeśli macie jakiekolwiek umiejętności szycia ręcznego, podstawowe chociażby, to takie proste rzeczy możecie sobie zrobić. Jeśli macie coś za dużego, na przykład kupiliście w lumpeksie bluzkę, czy koszulę, czy cokolwiek, która jednak jest troszkę za duża na Was, to możecie sobie to bardzo łatwo przerobić. No i zobaczcie, na przykład tą bluzkę, którą mam na sobie, która jest śliczna, ze 100% jedwabiu. Kupiłam ją już w lecie, jakiś czas temu, ale nie nosiłam jej za bardzo, bo cały czas jest za duża, była na mnie za duża. O dwa, o trzy rozmiary nawet. No i wiecie, w przypadku takich bluzek, które mają krój taliowany i mają jakieś krawieckie już szycie, to nie jest takie zaplanowane jako oversize i nie ma właściwie kształtu, tylko właśnie ona już jest krojona, ma tutaj zaszewki na biust, no to nieładnie wygląda, jak coś jest za duże, bo po prostu odstaje pod pachami, robią się takie tutaj dziuby i wystaje nam bielizna. No i różne rzeczy się tu dzieją nieciekawe, na przykład odstają te zaszewki, tak sterczą tutaj przy biuście. No więc po prostu przerobiłam to. Zobaczcie, tutaj pokażę Wam takie zdjęcia przebitkowe. Wykrawam takie części jakby spod pach. Najpierw to oczywiście przeszyłam na maszynie, później wykroiłam, zakończyłam, zaendlowałam, bo nie mam overlocka niestety, więc używam takiego, wiecie, ściegu zygzakowego po prostu i to tam dokładnie wykańczam, żeby się nie popruło. No i po prostu takim najprostszym sposobem
pod pachami sobie zaznaczyłam szpileczkami, żeby pasowało do figury w miarę, żeby też było trochę luzu, żeby to nie było takie, że jak włożę, to jest naszpanowane, prawda? Bo to jest jedwab. Materiał delikatny i nie może być naciągnięty, bo będzie się szybko niszczył i pruł. Szczególnie na szwach. No i zobaczcie tutaj właśnie do tej spódniczki, trochę takie lata 20, taka letnia stylóweczka. Delikatna, taka powiewna, powiedziałabym, z takimi bucikami dopasowanymi kolorystycznie. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba. Moim zdaniem to jest bardzo urocze, no i tą bluzkę będę też nosić do spodni, takich a la jeansowych z zaszewkami, do mom jeansów mogę to nosić, do rurek na wierzch, jak najbardziej. Będzie też świetnie się sprawdzała, ale będę ją raczej nosić w lecie, bo szkoda mi tego prześlicznego wzoru zakrywać. Po prostu ona jest fajna taka, jaka jest, właśnie z tym ładnym wzorem, który widać w całości. Dlatego postanowiłam właśnie tą bluzkę zwęzić, żeby można ją było nosić na wierzch i żeby można było pokazać ten wzór. Tak to wygląda. Także najprostsza przeróbka i następna rzecz, to też będzie rzecz dość prosta. Tunika, którą kiedyś kupiłam za 2 zł. Kitek mnie tu odwiedził. Kituś, chodź tutaj, pani. Chodź tu. A, nie chcę przyjść. Moi drodzy, tunika, która była o wiele za duża, popruta, ale jak mówię, kupiłam ją za 2 zł, bo bardzo mi się podoba wzór. Zobaczcie, jest bardzo ciekawy, piękne kolory i to jest taka cieniusieńka bawełna 100%, ale naprawdę była zniszczona, więc no to było takie typowe uratowanie czegoś. Ja bardzo lubię ratować rzeczy, które są piękne, no bo szkoda ich po prostu przeznaczyć na śmieci, a w ostateczności jakby się nie udało, to stwierdziłam, że zrobię z niej ściereczki do kuchni, bo na przykład ten dolna część tego byłaby prześliczną ścierką kuchenną, moim zdaniem. Ale tymczasem jeszcze się nadaje, bo ją przerobiłam. Guziczki, które były takie obdarte, perełki, zmieniłam na takie szklane kulki w różnych kolorach pasujących tutaj do kolorystyki. To już widzieliście kiedyś. Skróciłam i zwęziłam, nie, rękawków nie zwężałam, przepraszam. Skróciłam rękawki, bo też długość takich szerokich rękawów była nieciekawa, jak były takie długie. Zwęziłam ją w całości tutaj bokami, troszkę też w takim kształcie lekko dopasowanym, widzicie? I w ogóle zaszyłam też rozprucia, bo to były takie bardzo wysokie rozprucia, co sprawiało, że można było to nosić tylko jako tunikę, nie można było tego nosić jako sukienkę. A teraz można to nosić właśnie jako sukienkę i zobaczcie sobie w stylówce. Sukienka na przykład taka na plażę, tylko na kostium. Albo do jakichś leginsów, albo jako piżamę. Ja uważam, że to będzie świetna piżamka, bo to jest naturalny, bardzo miły materiał. I świetnie się sprawdzi w roli koszulki nocnej czy piżamy, nawet do spodni piżamkowych mogłoby być. No i ją trochę skróciłam też. Szkoda mi było trochę ucinać tego wzoru, bo tu jeszcze była ulica. Ale wiecie co, ta ulica nie była też jakaś taka mega ciekawa. Więc stwierdziłam, że ta długość wygląda lepiej, bo w poprzedniej długości taka do kolana to przytłaczało. To było takie nieforemne jakieś i mało było proporcji dobrych w tym. Więc po prostu stwierdziłam, że to utnę, no i tak to wyszło. No i zobaczcie sobie taką przebitkę, tylko jak to po prostu mam na sobie, żebyście zobaczyli krój i jak się prezentuje ta, powiedzmy, piżamka czy tunika. Bardzo łatwa przeróbka, proste ściegi, tylko jest podłożona na dole i to wszystko w zasadzie. Także naprawdę nie wymaga to jakichś umiejętności i czasem warto sobie zadać trochę trudu, żeby mieć coś ciekawego. Kochani, następna rzecz, też dość prosta, to jest taka sukienka, którą już widzieliście kiedyś u mnie w programach, sztuksowa i ma piękne kolory, zestawienia kolorów i takie a la ludowe wzory. I ona była po pierwsze znowu taka dziwna długość do kolana, przy tej dosyć szerokiej sukience wyglądała źle. Ja to oczywiście nosiłam z pasem i nosiłam pod to leginsy, bo to było trochę rozpięte, więc coś tam obroniło, ale generalnie nie nosiłam tego, bo właśnie to było niepraktyczne. No i przy takiej jednak, widzicie, bo tutaj są fabryczne zaszewki, więc to było przewidziane po prostu na większy rozmiar, ale taką trochę dopasowaną jednak sukienkę. Ona ma też takie rozszerzane rękawki tutaj zebrane, więc ma fajne rękawy, fajny wzór. No i jedynie musiałam ją skrócić i właśnie zwęzić tu pod pachami znowu. Zrobiłam takie zwężenia do talii i tutaj dorobiłam kolejne zaszewki, które właśnie zebrały sukienkę w talii, aż do zgubienia tutaj, widzicie, one się jakby wytracają u góry i u dołu. Zebrałam nadmiar materiału również właśnie w formie takiej rozszerzającej się po środku w talii, takie jakby właśnie zaszeweczki, wszywki takie. I to samo zrobiłam tutaj w pachach jakby,
do talii, aż do bioder. Resztę zostawiłam już dół normalnie i oczywiście obcięłam ją na długość o jakieś 10 cm. No a później stwierdziłam, że do tych butów fajnie by wyglądało nawiązanie takie trochę ludowe, wiecie? I po prostu nawiązując do tych butów, doszyłam sobie do tej sukienki taką koronkę w jasnofioletowym kolorze, takim siwo-fioletowym. I to pasuje moim zdaniem do tych kozaków. Zobaczcie sobie tam na stylóweczce, jak to wygląda. No i stwierdziłam, że teraz jest moda na te, wiecie, wiktoriańskie dodatki, na te właśnie koronki, jakieś takie wykończenia romantyczne, więc zaryzykowałam. No, jest to takie inne, inaczej to wygląda z tą koronką tutaj i na dole. Podoba mi się do tych butów i dodatkowo sobie taką saszetkę ludową dobrałam do tego, którą przytroczyłam do tego paska. Aha, bo jeszcze prócz tego, z tego dołu uciętego, po prostu zrobiłam taki tunel, widzicie, zszyłam ten materiał, który odcięłam wzdłuż, przewróciłam go na drugą stronę i zrobiłam z tego taki pasek do wiązania. Po prostu będę sobie tą sukienkę w pasie wiązać, zamiast kombinować z innymi paskami, bo skoro jest, to wykorzystam i będzie to wyglądało spoko. No i ciekawa jestem, co o tym myślicie. Powiem Wam, że ja nie jestem wielką fanką takich koronkowych kołnierzyków i w ogóle takich dodatków koronkowych. To mi się jakoś tak bardzo, bardzo staromodnie kojarzy. A nie, że to by było coś złego, bo ja lubię rzeczy vintage, jak wiecie. No ale po prostu stwierdziłam, że w tym przypadku spróbuję. Jak mi się to znudzi, to bardzo łatwo można to odpróć i wrócić do takiej podstawowej wersji tej sukienki, czyli zupełnie bez koronek, tylko te kolory. No, ale zobaczcie, jak fajnie to nawiązuje do tych właśnie kozaków, do wzorów i kolorów takich ala ludowych, takich etnicznych na tych kozakach. No i przepiękna jest kolorystyka tej sukienki. Bardzo, bardzo mi się podoba, będzie świetna na jesień. Też takie właśnie kolory trochę rozweselające, ale też bardzo stonowane z drugiej strony. Także no, ja tym też jestem bardzo ciekawa, jak się Wam ta stylówka i ta sukienka podoba, ta przeróbka. Czy lepsza by była bez koronki, czy z koronką? Na szczęście można to bardzo łatwo odpluć, jak mi się znudzi, albo jak stwierdzę, że jednak ta koronka jest przesadą tutaj. Dobra, kochani, idziemy dalej. Moi drodzy, no i teraz dwa ostatnie, ale najciekawsze projekty, według mnie. Mianowicie sukienki, które są już takimi artystycznymi, powiedziałabym, ciuchami, dziełami. Jedną z nich już widzieliście w stylówkach szkolnych u mnie, ale teraz pokażę Wam już tak w pełnej okazałości, bo tam trochę to było tak, wiecie, taka też lokalizacja, która nie umożliwiała dobrego zobaczenia wszystkiego. No i opowiem Wam trochę o tej sukience. W lecie, w letnim vlogu pokazywałam, jak kupiłam za 2 zł na wakacjach tą spódnicę, która była odcięta, tak po prostu chamsko ucięta w tym miejscu, jak widać. No i od razu postanowiłam wtedy, że zrobię z tego sukienkę, taką artystyczną właśnie. No i tak, zrobiłam. Tutaj nic nie było do przeróbki, ten dół. Jedyne co, to właśnie trzeba było wymyślić górę i połączyć to z jakąś górą, no i wystylizować. No więc poprosiłam panią krawcową, żeby mi tutaj overlockiem obrobiła tą sukienkę, bo wiecie, ja nie mam overlocka, mam tylko normalnie taki zygzakowaty ścieg, no to by było za słabe jak na taki materiał, bo mogłyby polecieć oczka. Więc pani krawcowa mi to pięknie tu wykończyła. No i teraz, jak widzicie, to tak odstaje, ale jak się to włoży, to wygląda całkiem inaczej, bo to jest elastyczne. No i doszyłam to do takiej bluzki z jedwabiu i bawełny, z taką łódkową tutaj, łódkowym dekoltem i wykończeniem koronką. Ona jest bardzo wygodna, bardzo praktyczna, też ma takie koroneczki na końcu rękawów. Świetne są te koszulki właśnie jedwabno-bawełniane, ja je ubóstwiam po prostu i są tak wygodne, tak przyjemne i poza tym też wyszczuplają. To jest też ważne, że wygląda się w tym zawsze tak zgrabnie i fajnie, w tych ściągaczowych właśnie materiałach. To jest dobry trik, jak chcecie się trochę odchudzić, to takie ściągaczowe materiały zawsze dają wrażenie takiego odchudzenia. Oczywiście w dobrym rozmiarze, nie żeby to było za małe i tak naprężone, że wygląda się i tak jak baleron, tylko po prostu w dobrym rozmiarze i jeszcze dodatkowo ten ściągacz nas wyszczupla. No ale wracając do projektu. Doszyłam tą bluzkę, bo to była moja bluzka taka z lumpeksu, za też chyba 3 zł. Doszyłam ją do spodu i wiecie co, jak się to włoży, zobaczcie sobie na przebitce, to się naciąga po prostu i ona jest w kilku miejscach przyszyta i fajnie to wygląda właśnie moim zdaniem, że to tak lekko odstaje. Widać to łączenie tych projektów, w ogóle mi to nie przeszkadza i fajnie, według mnie właśnie to super wyszło. W tamtym vlogu o szkole miałam tutaj taką broszkę przypiętą, a teraz zrobiłam taką ekstra stylówkę dla Was,
żeby wyeksponować kolory tej sukienki, to tutaj zrobiłam sobie z takiej pięknej szarfy w stylu japońskim, w odcieniach niebieskiego i błękitów i turkusów, taką kokardę. I też przypiłam do niej broszkę, oczywiście nie musi być ta broszka, ale wygląda fajnie według mnie. No i do tych właśnie vintage'owych bucików w pięknym kobaltowym odcieniu, który podkreśla kolorystykę sukienki. Oczywiście, że w jesieni będę nosić do tego pewnie rajstopy, czy przezroczyste, czy czarne. Też będą fajnie wyglądać na pewno, albo nawet niebieskie, takie kobaltowe. No i ta kokarda, którą mam na stylówce, tutaj fajnie nawiązuje właśnie i stylem, i właśnie takim zmarszczeniem swoim i kolorem do tych marszczeń na sukni tej damy i w ogóle tego materiału, który jest taki jakby atłasowy i w takich kolorach. Także to mi się mega podoba i ta sukienka się świetnie sprawdza właśnie, jest bardzo, bardzo wygodna i praktyczna i pewnie nigdy się jej nie pozbędę, dopóki się będzie dało ją nosić jeszcze. Także jest naprawdę, jest to coś bardzo dla mnie praktycznego i bardzo mi się podoba ten projekt. Ciekawa jestem Waszych opinii, ale według mnie jest świetna. No i teraz ostatni, jakby największy mój projekt, najbardziej pracochłonny. Kochani, to jest taka tunika przerobiona z sukienki, którą Wam pokazywałam kiedyś we vlogu. Ta sukienka była superowa, tylko że tak, superowy materiał, bo to jest jedwab z chyba 2% domieszką elastanu, więc wygodny materiał, bo się trochę naciąga, ale też i bardzo szlachetny, o pięknym takim matowym połysku. Śliczny kolor, chociaż taki dziwny dosyć, trochę taka oliwka jakby, taki oliwkowy powiedziałabym, tak. No i miałam taką sukienkę kiedyś bardzo, bardzo dawno kupioną za 2 złote z takim pięknym właśnie nadrukiem chińskim, prześliczny kolor, w ogóle to mi się bardzo, bardzo podoba. Ta sukienka się nie nadawała do noszenia, bo to była ekstremalna, bardzo wąska mini z takiego, no i ten materiał jest taki trochę sztywnawy, nie fajnie to w ogóle wyglądało, ani się to nie nosiło. Z jednej strony było, z obydwu stron był ten nadruk, z jednej strony jakby zrobiłam bluzę, taką, którą też do tej pory noszę, no a drugą zachowałam, no i dopiero teraz po kilku latach zrobiłam ten projekt. No i zobaczcie, pierwsze co zrobiłam, to obcięłam to, bo to była taka sukienka do przedkolana, taka nieforemna dosyć, także została też zwężona tutaj pod pachami, bardzo ładnie, obcięta na ukos i to obcięcie wykonała mi krawcowa ze względu na ten elastan. Bałam się, że jak nie użyję tu elastycznej nici i dobrej maszyny, to mi się to zmarszczy. Dlatego akurat to obcięcie poprosiłam panią krawcową, natomiast wszystko resztę wykonałam sama. Mianowicie naszyłam ręcznie tą aplikację, ten kawałek materiału i zobaczcie, tutaj pokazuję Wam etapy tej pracy. To naprawdę jest bardzo, bardzo pracochłonne. Trzeba oprzeć całą aplikację i przyszyć ją do bluzki. Około 5 godzin, nie wiem nawet, czy nie dłużej to trwało, robienie tego ręcznie, no ale efekt moim zdaniem jest fajny i nie żałuję tej pracy, bo być może nawet sprzedam ten projekt, bo jest naprawdę bardzo taki wysmakowany i artystyczny, ale na razie się tym cieszę, bo świetnie to moim zdaniem wyszło i fajnie to wygląda. A dlaczego zrobiłam to na ukos? To jest dlatego, że ta spódnica, którą mam na sobie, to jest spódnica, do której robiłam tą tunikę. Spódnica miała być jako spód i to miała być całość tworzyć sukienkę. I rzeczywiście tworzy, bo jak włożymy jedno na drugie, to wychodzi nam taka asymetryczna sukienka w stylu lat 20. trochę, bardzo artystyczna i piękne zestawienie kolorów, właśnie ten miętowy jedwab, bo to też jest jedwab, do tej tuniki jedwabnej. Bardzo mi się to podoba i właśnie błysk tej spódnicy tak kontrastuje i fajnie pasuje do matowego jedwabiu tej bluzki. Bardzo, bardzo fajne według mnie zestawienie, bardzo mi się podoba. I tej spódnicy nigdy nie nosiłam, bo wiecie co, ona jest bez podszewki, jest tak cienka, delikatna, że wszystko w niej widać. Każdą niedoskonałość sylwetki, zmarszczkę wręcz na ciele widać. I nawet bielizna się tak eksponuje, że nawet ta bezszwowa jest widoczna. Także stwierdziłam, że będzie lepsza pod spód. No i tak, takie wyszła letnia stylówka z takimi vintage'owymi żółtymi butami zamszowymi. Też pasuje według mnie. No i nie mam tutaj dodatku, bo chciałam właśnie wyeksponować na razie dla Was tą tunikę. No i w ogóle można to też nosić na co dzień. Niekoniecznie tylko tak na elegancko, bo zobaczcie, tutaj nagrałam dla Was przebitkę w przedpokoju, jak szłam do szkoły. No i właśnie, włożyłam tą tunikę, żeby tak trochę też inspirować dzieci tą sztuką, wiecie, tymi zestawieniami ciekawymi. Włożyłam sobie spodnie rurki takie ciemno-turkusowe, takie zielonkawo-niebieskie, z
takiego bardzo miłego materiału, takie jakby kozaczki jesienne jeszcze, nie są ocieplane, tylko takie bardzo wygodne zresztą, białe. No chciałam też wydobyć tą biel tutaj. No i do tego taki oversize'owy kardigan w zielonkawym kolorze, żeby też właśnie nawiązać do tych zieleni tutaj. Bardzo wygodny strój, naprawdę mega, mega wygodne, praktyczne to było i podoba mi się też w takim sportowym, bardziej codziennym wydaniu. No ale jeszcze ostatnia stylowa z właśnie tą tuniką, z tą bluzką, to jest ta spódnica z niedawnych Holi. I to mi się tak spodobało, zobaczcie, bo to jest śliczne zestawienie kolorów, pasuje do tego pomarańczu, do tych elementów rdzawo-pomarańczowych na bluzce. No i właśnie też kontrastuje przez swoją fakturę, przez tą błyszczącą satynę wiskozową, która kontrastuje z tym matowym materiałem bluzki. Przesuper zestawienie kolorów też według mnie. No i to jest już taka jesienna stylowa. Też celowo nie włożyłam wierzchniego ubrania, żebyście mogli zobaczyć, jak ta bluzka do tego wygląda w pełni, w całej okazałości. No i świetne, bo to też jest takie asymetryczne, w takim lejącym kroju, ładnie podkreśla sylwetkę, nie psuje ani charakteru bluzki, ani nie deformuje tej bluzki jakoś, tylko tak spływa sobie fajnie. No i do tego włożyłam sobie takie śliczne vintage'owe kozaczki, takie vintage'owe botki zielonkawe właśnie, w kolorze khaki, w takim oliwkowym kolorze, nawiązując do bluzki. No i ta stylówka też jest bardzo fajna i na pewno będzie przeze mnie używana w jesieni. No, dopóki jeszcze będzie u mnie ten zestaw, będę go w ten sposób na pewno nosić w jesieni też. No i pewnie na to jakaś narzutka fajna, jakiś taki wiecie, kardigan luźny, artystyczny będzie też super wyglądał. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tych projektach. Ja jestem trochę dumna z tych projektów i bardzo jestem zadowolona z pracy tej. Wiadomo, no te proste przeróbki, no to są tylko przeróbki, ale te moje osobiste projekty to już są takie trochę designerskie i mam nadzieję, że może kiedyś nawet uda mi się to jakoś fajnie sprzedać, bo teraz wiecie, że moje vintage jest też takie trochę bardziej ekskluzywne, mam nowe konto, jakby zmienione konto na Vinted, zmieniona jest nazwa na Silk Design Wool i tam są same takie właśnie już designerskie i bardziej ekskluzywne rzeczy. Zapraszam Was na Vinted i zapraszam Was też na mój Instagram, gdzie się będą pojawiać nowości, między innymi muszelki się będą pojawiać, też na konto muszelki Was zapraszam, wszystko jest w opisie filmu, właśnie tak samo jak ten mój nowy nick Vinted, także serdecznie Was zachęcam. No i kochani, już teraz zapraszam Was na następne programy, które mam nadzieję, że będą bardzo też inspirujące, a już następny haul lumpeksowy, który będzie za kilka dni, jest super markowymi i naprawdę takimi topowymi rzeczami. Jest tylko kilka rzeczy, ale naprawdę takich wypas, także już się cieszę na ten haul, już bym go chciała nagrywać. No i kolejny program, vlog, to będzie moje stylówki z teatru i mam nadzieję, że to się Wam spodoba, bo już są zrobione do tego materiały, zdjęcia. Wydaje mi się, że fajnie to wyszło, no nie chcę być nieskromna, ale są ciekawe stylówki i może zobaczycie też jakieś przebitki już ze spektaklu, na pewno z tych wnętrz, w których się tam przebieramy, garderobianych, bo to są też przecudowne wnętrza w kafe Camelot na ulicy Tomasza w Krakowie. Zapraszam Was na ten vlog i zachęcam Was jeszcze raz do subskrypcji, do polubienia oraz do zobaczenia, kochani, do zobaczenia i cześć! Pozdrawiam serdecznie.